Siemanko, widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na nowym kanale, w którym zajmiemy się wszystkimi newsami piłkarskimi. Na razie odcinki nie będą się pojawiać jakoś regularnie, przez szkołę mają. No ale postaram się wrzucać jakoś filmy. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym nowym kanale. My już lecimy do pierwszego newsa. Dobrze, a więc zacznijmy od pierwszego newsa, który jest dosyć smutną informacją, ponieważ śmierć poniósł 21-letni piłkarz Ukrainy, ponieważ bronił swojego terytorium gdzieś tam w Kijowie czy coś. W piątkową noc śmierć poniósł 20-letni piłkarz, czyli to nie jest dzisiaj albo coś. No ale po prostu zmarł i chciałem powiedzieć, uczcimy pamięć jego, znicz w komentarzu. No. Dobrze, a więc następnym newsem będzie to, że Tomasz Kędziora jest już w Polsce. Oficjalny kanał na Twitterze poinformował nas właśnie, jak Tomasz Kędziora stoi pod granicą naszego państwa, już wrócił do nas, więc naprawdę cieszmy się. No, następny news. Dobrze, a więc następnym newsem jest piękne gesty polskich zawodników, m.in. Roberta Lewandowskiego, który podczas meczu z Eintrachtem Frankfurt wyszedł jako kapitan jakiej reprezentacji Polski? Oczywiście Bayernu Monachium, z opaską, tutaj jak widzicie, Ukrainy, z flagami Ukrainy. To samo tutaj. Mati Cash, Tomasz Kędziora, Family Stay Strong Bro. Czyli jest to po prostu nawiązanie do tego, że Tomasz Kędziora jest na Ukrainie. Znaczy teraz już nie jest, bo wrócił. Ale jest to nawiązanie takie po prostu dla niego i jego rodziny, żeby się tam trzymali dobrze. Jest to Mati Cash. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze będzie. Poszukam. Tutaj jak widzicie ogólnie wszyscy. Robert Lewandowski, Kamil Glik, Krzysztof Piątek, Mateusz Klich, Jan Bednarek, Mati Cash, Kwiatkowski, Jakub, no i tutaj reszta innych, Kulesza również. No, a więc no naprawdę szacunek dla całej reprezentacji, że grają i też, że pomagają, nagłaśniają sprawę, bo to nie może zostać samemu po prostu tak. No, a więc wylecimy do następnego tematu. Dobrze, następnym tematem jest to, że tak jak my nie zagramy z Rosją w barażach, również Szwecja nie będzie odniosła się do tego i również nie będzie grała z Rosjanami. Tak, tutaj jest Cezary Kulesza, jak widzicie tutaj. Szwecji, Czechy jeszcze nie wiem, bo nigdzie tutaj nie znalazłem. Nie, na razie nie znalazłem. Jak będzie coś, to jeszcze dodam. Ale Szwecja również nie będzie grała w barażach z Rosjanami. Dobrze, następnym tematem jest to, że Leeds United rozwiązało kontrakt z Marcelo Bielsą, czyli trenerem Leeds United. Już nie jest on, już nie prowadzi on Leeds United. W następnych dniach, tygodniach będzie już na pewno wiadomo, kto zostanie nowym trenerem Leeds United. Jeżeli chcecie o tym wiedzieć, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, żeby wiedzieć o nowych rzeczach. No, lecimy do następnego tematu. Dobrze, a więc ja już dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał ten materiał i czy chcecie więcej. No, a więc ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!